Siema, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Nocur, a Wy oglądacie kolejny odcinek z serii pojedynek DLC od Giant Software kontra mody. Moi drodzy, w tymże odcinku będziemy brali pod lupę Premium Expansion do Farminga 22. Jeżeli ktoś nie zna zasad tutaj naszej serii, naszych pojedynków, to jak najprościej się da wytłumaczę. Chodzi o to, że bierzemy jedną daną maszynę z DLC, powiedzmy, Zetora, pobieram z modyfikacji odpowiednik tego Zetora, czyli ten sam model, lub jeśli nie ma identycznego modelu podobny, no i sprawdzamy, który jest lepiej wykonany. Jeżeli ten od Giantsa, to ten od Giantsa dostaje punkt, jeżeli ten, od, ten z modyfikacji, to ten z modyfikacji dostaje punkt. No nic, moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście nowi, jeśli podoba Wam się content, który to robię. Zostawcie również łapeczkę w górę pod tym filmem, aby niósł się on jak najdalej. Oraz zostawcie komentarz, bo jestem ciekaw waszego zdania na temat dzisiejszego pojedynku. Także zaczynamy. A więc najpierw zaczniemy od omawiania samochodów. Tutaj mamy oczywiście Lizarda z DLC, a tutaj mamy tego z modyfikacji. Niestety nie znalazłem tego samego e, identycznego modelu, który odpowiadałby z modów, więc musiałem znaleźć ten sam, tą samą markę, tylko że po prostu e, inny model. Także zewnętrznie, jeśli chodzi o wykonanie obu samochodów, tego z modów i tego z DLC, no jest ono podobne, jest ono praktycznie takie same, jeśli chodzi o jakość wykonania. No to są Lizardy, tak. E, jeśli chodzi o wnętrze. No to tutaj mamy wnętrze tego oto z DLC. Wygląda ono w ten sposób, no lizard jak to lizard, lizard ten chyba z przodu e, Tutaj ma zegary nawet e, podobne do pick Rodeo, tak mi się wydaje, z 19, no, ale może i się mylę No i wygląda on w ten sposób, no wykonanie Giantsowe, że tak to ujmę, no i tutaj mamy dźwięk Dobrze, a teraz przejdźmy do tego z modów no i wykonanie jest naprawdę uważam na takim samym poziomie. Tutaj wiadomo, że jest to inny troszeczkę model, no to deska rozdzielcza, takie rzeczy się różnią, ale to nie powinno mieć zbytnio znaczenia na przewagę. No a dźwięk jak to dźwięk standardowy, lizardowy. No i uważam, że w tej konkurencji możemy mieć Wypracowaną przewagę poprzez tuning, który można na danym aucie wykonać. Tutaj mamy tego Lizarda, oczywiście z DLC, no i tuning, który możemy na nim wykonać, to zmiana felk, kolor podstawowy, ogólnie kolor e, paki, no i kolor e, felk. A jeśli chodzi o tego z modyfikacji, no to tutaj mamy troszkę większy zakres, bo możemy zmienić felgi, szyby, możemy przyciemnić, możemy dodać jakieś światła. No i zmienić kolory, a także no, rejestrację, tam też również można. Tak więc jeśli chodzi o rundę pierwszą, no to wygrywają modyfikacje. W rundzie drugiej, moi drodzy, wystąpią przyczepy. Akurat dla Farmtecha DDK2400 nie udało mi się znaleźć tego samego modelu odpowiednika, no ale udało się znaleźć, no może nie aż tak podobną przyczepę, ale troszeczkę inny model TDK1500. A więc wizualnie z zewnątrz Oceńmy, tutaj mamy oczywiście przyczepę z DLC Kabelki, wszystko szczegółowo Na swoim miejscu, przyczepa nie ma żadnych Niedoskonałości, a teraz ta Z modyfikacji, no i ona tutaj również jest Dobrze wykonana, nie mam wobec Niej żadnych zarzutów, kabelki Wszystko jest ok, zobaczmy tylko jeszcze jak się one Że tak powiem podepną do ciągnika, bo to też jest istotne jak one tutaj będą podpięte. Kable nam się podpięły, wszystko fajnie, pięknie. Wygląda ona w ten sposób. Mamy tutaj rozkładaną, rozkładaną plandekę na to. No i tutaj teraz przejdźmy do tej, no tutaj chyba nie będziemy mieli tej plandeki w podstawie, chyba że będzie można to dodać. O, no i tutaj też kabelki fajnie nam się podłączają, wszystko jest jak na swoim, na swoim miejscu. No i teraz przejdźmy może do tego jak te przyczepy wyglądają ogólnie, jeśli chodzi o ich ulepszanie, tutaj możemy zmienić konfigurację. Możemy tak naprawdę samo zbierającą Dobel z niej zrobić. Możemy rozszerzyć do 14 m3 do 28, no i tak naprawdę to na tym się kończy. Tutaj możemy sobie dodać pokrywę. Lubią ogólnie zdjąć ustawienia kół. No tutaj nam się samoczynnie zmieniają przy zmianie marki, i tutaj mamy kolor. Pokrycia na żółty jeszcze możemy sobie zmienić. A tutaj mamy przyczepę z modów. No i tutaj konfiguracja jest dosyć duża. Możemy zmienić sobie pojemność, możemy sobie zmienić markę kół, szerokość kół, możemy sobie zmienić support czyli tutaj jakby to wam powiedzieć, coś co nam jakby trzyma przyczepę w górze, żeby ona nam nie spadła. Z tą korbką, więc fajna rzecz. Tutaj możemy dodać jakieś akcesoria, czyli protection, czyli ochrona toolbox, czyli jakby pudełko do narzędzia. Tutaj możemy jakieś drabinki dodać. Tutaj możemy jeszcze dodać chlapacze. Z tego co widzę, tutaj mamy co to jest. A, tutaj ten trójkąt możemy dodać: grid, co to jest? Grid. Tu, aha, właśnie, tutaj nam się na siatkę to zmienia, czyli tutaj ta przejrzystość. Tutaj mamy Old New. Aha, czyli możemy sobie zmienić logo, rodzaj zaczepu możemy zmienić. O, właśnie, fajna rzecz, i możemy dodać pokrywę, moi drodzy. I oczywiście zmieniać sobie możemy kolorki naszej przyczepy na różne. Także, no, powiem Wam szczerze, runda druga również będzie w tej konkurencji dla. Runda druga również będzie z przeważaniem na. Właśnie modyfikacje, no jednak musicie mi sami przyznać, że bardziej wybajeżona jest ta oto przyczepa z modyfikacji. Także przechodzimy do następnej rundy. W rundzie trzeciej zajmiemy się siewnikami punktowymi Kvernelanda. Zapytacie teraz dlaczego robię pojedynek 2 na 1. Ano dlatego, że po pierwsze te z DLC dwa siewniki punktowe Kvernelanda no są mniejsze tak czy siak w połączeniu niż ten tutaj z modyfikacji, więc wiadomo, jeżeli ktoś ewentualnie chciałby pobrać tego z modów, no to ma dwa w jednym, a po drugie, no nie znalazłem tutaj żadnego drugiego sensownego Kvernelanda, którego mógłbym tutaj spojedynkować, no bo też patrzę na jakość tych modyfikacji, prawda? Także tak to wygląda, przejdźmy teraz do szczegółów. Także jeśli chodzi o Miniar Miniarnowa sztywny, nazwa wynika z tego, że po prostu on się nie, nie rozkłada, jest taki sobie malutki. Wykonanie jest bardzo dobre, nie mam tutaj nic do zarzucenia. Tutaj mamy tego rozkładanego on się nazywa Miniarnowa Złóż ciekawa nazwa pewnie dlatego, że jest spolszczona. Tutaj zobaczcie te kabelki, wszystkie od, 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 od hydrauliki. Jak to tutaj wygląda? Naprawdę, wykonanie jest świetne. No, i tutaj mamy kwerenlanda Monopil E-Drive 224. Jest to duży silnik punktowy. Z tego co pamiętam, ma 1000 litrów chyba nawet. I jego wykonanie też jest naprawdę na mega super poziomie. Nie mam nic tutaj mu do zarzucenia. Podepnijmy je do ciągnika, bo to też jest istotne, jak będą się one zachowywały po podpięciu, czy, czy, czy nie będą jakieś tam zliczowane zbugowane. Tutaj w tym wszystkim pomaga nam Masei Ferguson, dobra, podepnijmy to. No, i tutaj jak widać, wszystko jest na swoim miejscu, złożyć, rozłożyć tego sprzętu nie możemy, o, dobra, rozłóżmy go, zobaczymy, jak będzie wyglądał. No moi drodzy, no nawet w połączeniu tych dwóch, no to ten tutaj z modyfikacji jest większy. Zobaczmy. Ok. I teraz możemy to rozłożyć. No, więc zobaczcie, dodatkowo, fajny bajer. Siewnik naprawdę jest mega duży, więc tutaj ten hack naprawdę się przydaje. Tutaj mamy nasze znaczniki. O, rozłożmy to. Naprawdę fajnie to wygląda, fajnie jest to wykonane. No, mod jest na naprawdę wysokim poziomie, tutaj nic nie jest zliczowane. A więc przejdźmy do sklepu, bo sklep też nam zweryfikuje, co tutaj, który z tych siewników wygra. Tutaj w tym siewniku punktowym nie możemy robić nic, tutaj też nic tuningować, ani zmieniać się nie możemy, a w tym naszym modzie, no możemy zmienić tylko rejestrację, no ale tutaj nie dziwię się, że jest rejestracja, bo no możemy ten siewnik podpiąć z drugiej strony. I powiem Wam szczerze tak, na moje wykonaniem oba siewniki, znaczy oba, wszystkie trzy siewniki są na, na wysokim poziomie, ale zwróćcie jeszcze uwagę na jedną kwestię, kwestię litrażu. Zobaczcie, tutaj wejdzie 16 litrów tylko i mamy 3 metry rozpiętości, tutaj 32 litry i mamy 6 metrów rozpiętości, a tutaj wchodzi nam 1000 litrów. Ale chodzi po prostu o to, że no mamy ten litraż duży i mamy tą rozpiętość 12 metrów, więc w mojej opinii, nie wiem jak Wy, ale ja uważam, że wygrywa ten z modów, no bo no, no jednak, no zobaczcie, no to, to robi wrażenie po prostu ta rozpiętość. Także tutaj punkt ląduje na konto modyfikacji. Rundę czwartą naszego pojedynku, moi drodzy, otwierają kosiereczki. Tutaj mamy te z DLC Premium, a tutaj mamy te z modyfikacji. Są to oczywiście inne modele, bo 1 do 1 nie znalazłem modelu do kdf i do... KDD. No dobra, ocenimy może najpierw jakość wykonania zewnętrzną. No tutaj naprawdę Giant się postarał i jak widać, no jest top. Jest naprawdę top. Szczegółiki, nawet najmniejsze śrubki, wszystko jest na swoim miejscu. Nawet tutaj jakieś, że tak powiem, wskaźniki. Nie wiem, od czego one są. Nie znam się na tyle na sprzęcie, żeby to wiedzieć, ale możecie napisać, od czego są tutaj te liczniki. Tutaj mamy noże, nawet o, nawet one są tutaj widoczne. Tutaj z tyłu też wszystko naprawdę jest fajnie na swoim miejscu. Tutaj mamy drugą kosiareczkę KDF, tom naprzód. Też naprawdę wykonanie jest topowe. No dobra, no teraz mamy inny troszeczkę model. Też jest wykonany, myślę, że dobrze. Tutaj mamy Wałt, on tutaj jest schowany, nie tak jak tutaj na wierzchu. I tutaj mamy jakieś sprężynki, więc chyba to jest wykonanie tego modelu po prostu takie, bo, bo, bo tak chyba jest faktycznie. No a tutaj mamy ten model, ten tutaj model drugi na tył. No i widać, że jest to troszeczkę inny typ kosiarki, nie? Tutaj też jest wszystko, myślę, w porządku. Tutaj noże też są docięcia widoczne, także. Także chyba jest w porządku, chociaż myślę, że troszeczkę lepiej są wykonane te z DLC. No ale dobra, podepnijmy je. Zobaczmy w ogóle jak one tutaj się nam rozłożą. Działania Wam nie będę prezentował, ponieważ no działać, no to one działają tak jak każda inna kosiarka, czyli tną. I nic innego więcej Wam tutaj nie wymyślę. Tutaj rozłóżmy to. I rozłóżmy jeszcze te z tyłu. Zobaczmy, jak to się tutaj rozkłada. Czy nie ma żadnych błędów, gliczy, takich tam rzeczy. Ok. I opuśćmy. No i wszystko jak najlepiej, jak najbardziej działa. Rozłóżmy to, oczywiście. Z tyłu też rozłóżmy. No tutaj raczej wszystko będzie glans, że tak powiem. No elegancko. Dobra. Przejdźmy, może teraz, do sklepu i w sklepie ocenimy, jak to tutaj będzie wyglądało. I tutaj, teraz, tak mamy te oryginalne z DLC. Tutaj nie mamy żadnych opcji tuningowych, że tak to ujmę. No a tutaj mamy te z modów, i tutaj możemy sobie zmieniać jakiś design, chociaż nie do końca wiem o co chodzi. Tutaj, no a tutaj, możemy sobie dodać takie oto znaczniki, i możemy zmieniać kolory. Jakbyśmy sobie tak zażyczyli, że tak powiem. No i tutaj mamy tą drugą. A tutaj już żadnych opcji tuningowych nie ma. A hmm. no moi drodzy, ogólnie mam problem, bo no, jakością wykonania deczko są lepsze te. Tutaj możemy w tej zmieniać kolorki, czyli, jakby nie patrzeć w teorii, powinno nam się to wszystko wyrównać. No bo no tak jak mówię, ma, ta ma jakąś opcję, modyfikacje, te nie mają w ogóle. Te są deczko lepiej wykonane, czy znaczy deczko? No, no, są bardzo dobrze wykonane. No, tutaj są te śrubki, nie śrubki, wszystko jest y, bardzo dobrze widoczne. No, tutaj tego nie ma, no ale też myślę, że jest dobrze wykonana. Po prostu to jest inny, starszy model. Więc moi drodzy, najbardziej sprawiedliwie będzie, jak dam tutaj remis 11. Także po punkcie ląduję do każdej ze stron. Jeśli jesteśmy przy trawie, to przy niej jeszcze na chwilę zostańmy. Tutaj mamy Samasza P8. A tutaj P6, ten P6 jest z modów, a ten P8 rzecz jasna jest z DLC. Także wykonanie obu tych maszyn jest naprawdę na wysokim poziomie, uważam. Jak i tutaj przy tym modzie, jak i przy oryginale. No tylko, tak jak mówię, ten P8 on jest większy od tego P6. Sama nazwa zresztą o tym, o tym mówi. No tutaj, jeśli chodzi. Właśnie o, tak jak mówię, jakość wykonania jest ok, jak i tutaj, jak i tutaj. Tylko no, mamy inne kolorki: tutaj mamy czarne widły, tutaj mamy czerwone. Przejdźmy jeszcze do rozłożenia obu tych sprzętów. Kurczę, coś długo odpala ten mesej. To jest ciekawe. Może tak ma być. No, i tutaj też chyba jest wszystko w jak największym porządku. Rozłóżmy sobie ten sprzęt. Zobaczmy, jak tutaj będzie wyglądało. No i chyba jest wszystko w jak największym porządku. Także przejdźmy teraz do tej drugiej maszyny, do tego drugiego przetrząsacza i zobaczmy jak on tutaj będzie wyglądał po rozłożeniu. Ja myślę, że będzie wszystko ok, bez najmniejszego błędu. No wygląda to fajnie. Widać, że jest taki bardziej masywniejszy, troszeczkę lepiej zbudowany, no ale to chyba tak jak mówię jest jest dlatego, że no jest to troszkę większy model i prawdopodobnie troszkę nowszy niż ten, który mamy tutaj. No, widać właśnie to, że ten jest troszkę starszy, troszkę mniej masywny. No dobra, no ale przejdźmy do opcji modyfikacji tych sprzętów. I tutaj mamy z platynowego dodatku. Możemy sobie w graniczny dorzucić. No i na tym się kończy z logiem samasza, a tutaj mamy tego z modów i tutaj możemy sobie zmieniać ustawienia kół. Tutaj możemy sobie te ostrzegawcze plakietki dodać razem ze, światł ze światłami nawet. Tutaj też jakieś jakiś sprzęcik z Weight Set Balls, czyli te jakieś obciążniki z tego, co, z tego co widzę i rozumiem. No i możemy sobie zmienić jeszcze kolor podstawowy. Ale ten kolor zmienia tak naprawdę tylko koła. No dobra, moi drodzy, ja powiem tak. Mod, jakby wykonany jest na podobnym poziomie, jeśli chodzi o jakość, tylko że ma więcej opcji tutaj modyfikowania. Także punkt leci na konto modów. Następna runda tyczy się kultywatorów oraz brony talerzowej marki FarmED. No i runda ta będzie małą kontrowersją, bo. Jak dobrze wiecie, w Premium Expansion mamy do dyspozycji tutaj Farmeta Fantoma 1250 Pro, czyli kultywator, oraz talerzówkę e, Software 11PS. No, i niestety, ale z modów nie udało mi się znaleźć żadnej sensownej talerzówki Farmeta odpowiadającej tej. No, i znalazłem dwa kultywatory. No, i żeby nie było, ja wiem, że talerzówka jest do cięższych gleb i ona bardziej tam rozbija to wszystko, ale w farmingu nie ma zbytnio różnicy, jak używamy tego albo tego, jeśli chodzi o sprawę siewu. No więc, no musicie mnie zrozumieć, że muszę jednak jedną talerzówkę tutaj zastąpić po prostu kultywatorem, no bo nie ma innej z modów i no nie mam po prostu wyjścia. A też nie chcę, żeby Giants bezsensownie wygrywał za brak maszyn, które i tak się pewnie jeszcze w tym odcinku, w którejś rundzie objawią, objawią. Także spokojnie wiem, na czym rzecz polega, tylko no musiałem tak zrobić, no bo nie miałem po prostu modu wyjścia. A więc, tak, tutaj mamy tą talerzówkę, ona jest wykonana w ten sposób. Jest to naprawdę bardzo dobry poziom wykonania. W ogóle poziom wykonania maszyn, moim zdaniem, od Farminga 19 w górę i oczywiście włącznie urósł, jeśli chodzi o Gaiansa. Tutaj mamy kultywator, przepotężny jak widać, duży, także do dużych pól się nada jak najbardziej. No a tutaj mamy farmet Compact 800, czyli ten większy. Kultywator. Wygląda on w ten sposób też, jest naprawdę świetnie wykonany. Bardzo dobrze, nie mam najmniejszych zarzutów do tego. No i tutaj, ten, ten drugi 600, czyli ten mniejszy, który ja miał odpowiadać, tej talerzówie, która tam jest. No, wykonanie naprawdę jest uważam świetne. Zobaczmy teraz, jak będą wyglądały nasze sprzęty, gdy je rozłożymy. No i po rozłożeniu, też jest wszystko jak najbardziej. OK, tutaj mamy oczywiście mody, a tutaj mamy e, DLC. No dobra, a wejdźmy w modyfikację tych obu, że tak powiem, e, sprzętów, w sumie czterech sprzętów. Brony zależowe, możemy sobie zmienić markę ku, tylko, tutaj w kultywatorze tylko rejestrację, a w naszych kompaktach możemy sobie zmienić ustawienia kół oraz zaczep transportowy, możemy, moi drodzy dodać. No kurczę, to jest ciekawa sprawa. Że możemy dodać zaczep transportowy. Może od razu jakiś siewnik dałoby się z tyłu podczepić? Kurczę. No także powiem Wam szczerze, że no fajnie, fajnie to wygląda. I gdyby nie to, że tutaj można dać te zaczepy transportowe, co może być przydatne, no to dałbym remis. No ale tutaj dam przewagę na szale modyfikacji, bo naprawdę no. Nie spodziewałem się, że tutaj będą jakieś dodatkowe zaczepy możliwe do, do założenia. Także możecie mi pisać, jeśli chodzi o kwestie kultywatora i bron talerzowych, możecie mnie tam edukować, a ja przechodzę do następnej rundy. Następną rundę otwierają maszyny do tworzenia Redlin. No niestety nie udało mi się na scenie moderskiej. Znaleźć żadnych zamienników z modów, jeśli chodzi o maszyny do tworzenia Redlin, więc tutaj automatycznie punkt przyznajemy Giantsom. Mogę Wam tylko je zaprezentować jakościowo, na szybko, jak te maszyny się prezentują. Akurat, no tutaj wiedziałem, że z tym może być problem, bo co jak co, ale strasznie mało modów wychodzi, jeśli chodzi o takie właśnie dodatkowe sprzęty. Kurczę, no szkoda. No ja myślę, że. Gdyby taki mod, takie DLC wyszło do farminga 2013, to odpowiedniki z modów by się pojawiły po dosłownie trzech dniach, bo tam naprawdę ludzie z pasją tworzyli mody do tego farminga i tam wychodziło ich naprawdę no, sporo. A tutaj no, widzicie, że no, wygląda to niestety jak wygląda. No, także tak to, tak to jest. Tutaj mamy taką oto maszynę do tworzenia Redlin. No i tak jak mówię, no niestety, ale nie udało się nic konkretniejszego z modów znaleźć, więc no tutaj punkt automatycznie ląduje u Giant Software. Jeśli chodzi zaś o te kombajny warzywne przyczepiane do ciągnika, to niestety, ale nie udało mi się znaleźć nawet żadnego podobnego modelu Wulfa, żeby Wam tutaj to porównać. No, nie dziwię się też, no bo, no tak jak mówię, no The Wolf jest troszkę egzotyczną marką, jest też sporą nowością w farmingu, no i może też dlatego nie ma żadnych modów. No, ale oczywiście jeśli postaracie się, no to jakichś innych marek kombajny warzywne da się do farminga 22 ogarnąć. Jeśli jesteśmy przy kombajnach do warzyw, to jeszcze na chwilę przy nich zostańmy, bo tutaj akurat udało mi się znaleźć moda, a raczej konwert, ale jeżeli convert jest dostępny jako mod i działa, to liczy się to moim zdaniem do naszej punktacji. Tutaj mamy The Wolfa, oryginalnego, który jest w DLC. Zobaczcie sobie sami. A tutaj mamy The Wolfa jako convert. Także jeżeli chcielibyście za darmo taki oto combine do naszych upraw, to jak najbardziej. Nie ma problemu, jest taka opcja, aby, aby go pobrać. Zresztą, wejdźmy do środka. Tutaj, nawet statystyki, wszystko jest to samo. Olej napędowy 900. O, musimy tutaj wejść. O, zobaczcie. To tak naprawdę, nawet już z góry widać, że jest to ten sam kombine, ta sama maszyna. W ogóle śmieszą mnie te ekrany tutaj, nie? Bo to są jakieś tam losowe screeny z gry. Mam nadzieję, że w 25 w końcu będą już normalnie kamery jak na porządny sprzęt przystało. No i tutaj mamy Wulfa z modyfikacji. Zaraz wam udowodnię, że to jest mod, żeby nie było, że sobie robi jakieś jaja. Tak więc przejdźmy do sklepu. No i tutaj najpierw przejdźmy do oryginalnego Dewulfa. Wygląda on tak. Mam moda na GPS-a, więc mogę go tutaj zamontować, ale nie będę tego robił. No i tutaj przejdźmy do modów, do pobranych i ciach. Mamy brandowanego tutaj moda Lizardem. No, ale to jest mod. Także jak sami widzicie, nie kłamałem, jest jak jest. No, także tutaj punkty się podzielą. Mamy w tej konkurencji 1-1. No i kolejna runda, w której to niestety, ale mody muszą uznać wyższość Giantsa, bo co do marki Dino, Dino przepraszam bardzo, to jest czeska, czeska marka opryskiwaczy, e, niestety, ale w modach też nic nie znalazłem sensownego, co mogłoby z tą marką konkurować. No nie wiem, są bardzo duże pustki, nie ma nic kompletnie, nic żadnych, Opryskiwaczy, które mógłbym do tych maszyn przyrównać, więc nawet nie będę tego na siłę robił, na siłę kombinował. Co ciekawe, tutaj w środku mamy kierownicę z klasa, i nie wiem, czy jest to błąd gry, czy, czy tutaj twórcom się coś pochroniło i wkleili nie tą kierownicę, co, co trzeba, czy może Dino to jest jakaś, nie wiem, czeski odłam klasa. Możecie mi napisać w komentarzu. No, te opryskiwacze wyglądają w ten sposób. Są naprawdę dobrze wykonane. Nie będę tutaj się nad nimi zbytnio rozwodził. Mogę Wam jeszcze pokazać to, jak one wyglądają faktycznie w środku. Już Wam pokazuję maszyny. Jak to tutaj wygląda. Te opryskiwacze, tutaj, o właśnie opcje tuningowe o to mi chodziło. Tutaj sobie szerokość roboczą możemy zwiększyć, zmniejszyć. Więc naprawdę jest. To mm, są to fajne sprzęty, fajne maszyny. No, możemy koła zmienić szerokość roboczą. No i tutaj jeszcze opryskiwacze samojezdne też wam pokażę. O, i tutaj mamy tego, tego że tak powiem, wielkiego. Ale co ciekawe, one się różnią tylko tym, że ten jest samojezdny, a tak naprawdę szerokość roboczą mają e, podobną do ustawienia. No może też no, tutaj pojemność na pewno jest większa, tak. O tej wąskie, szerokie opony nawet możemy sobie wstawić do niego. Także tutaj automatycznie punkt. Przydzielany jest Giant Software. Rundę 11 otwierają talerzówki polskiej marki Unia. Niestety, ale z modów nie udało mi się zainstalować modelu Ares. Był oczywiście, ale chyba nie działa z wersją 1.14, bo się w grze nie wyświetla. Więc zastąpiłem go Unią Kat XL oraz jeszcze mam tutaj L. No a tutaj mamy Aresa XL, ale z oryginalnego dodatku. No wykonaniem oba sprzęty są spoko, chociaż uważam, że Unia Ares jest ładniej wykonana niż CAT. No nie wiem, może to przez te zielone, zielone dodatki, które tutaj troszkę psują teksturę. No ale może się czepiam. Przejdźmy może do opcji modyfikacji obu tych maszyn. Tutaj mamy Unię Ares oryginalną, której nie da się w żaden sposób modyfikować, a tutaj mamy Unię CAT do której możemy dodać oświetlenie z trójkątem lub bez a tutaj mamy jeszcze unię CAT-L, do której możemy dodać z tyłu Wow. Także powiem tak, doczepmy jeszcze to do ciągnika, oczywiście to taki nasz że tak powiem sprawdzian który jest oczywiście formalnością, bo bo tylko sprawdzamy czy to wszystko się dobrze doczepia tutaj jest wszystko git no i tutaj jeszcze przejdźmy do tej maszyny Sprawdźmy, czy jest wszystko git, chociaż uważam, że nic tutaj się złego nie powinno wydarzyć. Też jest wszystko w jak najlepszym porządku. Rozkłada się i składa tak jak powinna. Powiem Wam tak, w tej rundzie uczciwie chciałbym dać remis, bo no, ja jednak jestem bardzo szczegółowy i te tekstury mi się nie bardzo podobają tej maszyny. No, możecie napisać, co uważacie, ale no... No nie wiem, jakieś takie pastelowane są bardzo pastelowe. No a tutaj jest to. Mm, te tekstury są troszkę, no wiadomo, na wyższym poziomie, nie? Takie bardziej realistyczniejsze. Także ja tutaj w tej rundzie dałbym po prostu uczciwie remis. No i kolejne maszyny marki Unia. Tym razem są to rozrzutniki obornika. Tutaj mamy model Apollo 16 Premium. No a tutaj mamy e, Titana 10, Plus, który jest z modyfikacji. Niestety, no nie ma drugiego takiego Apollo w modach. E, tutaj swoją drogą bardzo dobrze wykonany e, model. Tejże maszyny. No, i tutaj mamy tego z modów, który też jest, nawet powiedziałbym, nie, no dobrze jest wykonany. Tutaj, akurat, tekstury są już troszeczkę lepsze. W ogóle zapytam Was, bo widzę, że często na tych, tutaj maszynach Uni z modów są, jest takie logo jabłka. Możecie mi napisać w komentarzu, co to w ogóle oznacza i do czego to służy. No dobra, podepnijmy oba. Zobaczmy, czy wszystko będzie. W jak najlepszym porządeczku, jeśli chodzi o tą kwestię, taką bardziej techniczną, jak zwykle. O, tutaj podczepiamy, jest wszystko dobrze. Tutaj nam się wszystko rozkłada tak, jak powinno być. Z tyłu są te dwa duże talerze. No i teraz podepnijmy jeszcze ten z modów. Zobaczymy, jak on tutaj będzie wyglądał. Myślę, że też wszystko będzie ok. Tutaj kable nam się podpięły i tutaj też nam się wszystko tak, jak trzeba, otwiera. Wejdźmy jeszcze w opcję modyfikacji obydwóch. Obydwu rozrzutników. Tutaj możemy sobie tylko zmienić markę Q cool i nic poza tym. A w naszym Titanie możemy zmienić wzór butników, i możemy sobie tutaj klapę dodać taką dodatkową. O, zobaczcie. Także to jak najbardziej na plus. Tej kolorki sobie możecie zmieniać na mniej bardziej oczojebne, że tak powiem. No, w tej rundzie, przez te opcje dodania tej klapy oraz usunięcia jej Delikatnie, bo delikatnie, ale wygrywa Unia z modyfikacji. No powiem Wam, że jest to jeden z niewielu pojedynków, gdzie mody naprawdę zbierają dosyć dużą przewagę nad Giant Software. A więc lecimy do następnej rundy. No i ostatnie maszyny marki Unia na dzisiejszy pojedynek to siewniki. Tutaj mamy Fenixa, oryginalnego z oryginalnego dodatku. No a tutaj mamy Unię Idea, model... 3 łamane na 2200. No i powiem Wam w ten sposób: na pierwszy rzut oka wykonaniem, no top, jeśli chodzi o Giant'sa. No tutaj ten z modów, no niestety, ale wykonany jest tak. Te tekstury są naprawdę słabej jakości i no nie wygląda to zbyt dobrze. Muszę się do tego przyczepić. No, co jak co, ale no, słabo wykonany mod. Moim zdaniem, słabo wykonana modyfikacja. Tutaj oryginalny siewnik na pewno dużo lepiej e, wykonany. Podłączmy je. Zobaczmy, czy tutaj będzie wszystko jak najbardziej w jak najlepszym e, porządku. Tutaj jest wszystko ok. Możemy sobie zamknąć tą klapkę. Możemy sobie rozłożyć ten siewnik. Tutaj jest wszystko spoko. I przejdźmy teraz do. Modu, potrzebmy go, tutaj możemy sobie zakryć yy, tutaj tą pokrywą. No i też jest wszystko OK. Oba siewniki mają 3 metry szerokości. No i ostatnia kwestia, jaka jest najważniejsza, no to wiadomo, modyfikację tego. Tutaj możemy tylko rejestrację zmienić. A tutaj w naszym Aresie możemy zmienić tylko kolor e, Idei przepraszam, możemy zmienić tylko kolor e, Felg, No powiem Wam tak. W tej rundzie wygrywa Giant Software, no bo no, no tutaj zobaczcie, no jakość wykonania tego, tego siewnika no jest po prostu na topowym poziomie. Następne maszyny to chwastowniki. Nie ukrywam, że jest to chyba najrzadziej, w ogóle jest to najrzadziej używany przeze mnie typ narzędzi podczas rozgrywki w Farminga. Ja nie wiem, ja wolę pole opryskać jakimś, jakimś środkiem, żeby nie mieć chwastów, albo po prostu je wyłączam. Nie wiem, możecie napisać, czy Wy często używacie chwastowników. Tutaj mamy oba oryginalne z dodatku, czyli Puller 600 oraz Puller 450, a tutaj mamy mody, czyli Puller 3.0 oraz Puller 6.0. No i teraz jakość wykonania. Tutaj ten Puller 450 wykonany jest w ten sposób, tutaj Puller 600 w ten sposób, a tutaj mamy wykonanie tych modów. No tutaj wykonanie, powiem wam szczerze, że tutaj na pewno jest na remis. Tutaj się niczym to zbytnio nie różni. Jedynie co możemy zrobić, to rozłożyć sobie, podpiąć obie, obie. Znaczy się wszystkie cztery sprzęty, żeby zobaczyć i rozłożyć, jak to będzie wyglądało. No chociaż tutaj uważam, że wszystko jest na tym samym poziomie. No zobaczcie, ciach, rozłóżmy go. No, tak jak już powiedziałem, wszystko jest, wszystko jest na swoim miejscu. Tu jest wszystko spoko. O, tylko ten się jakoś tak strasznie powoli rozkłada. No, ale to nie jest problem, myślę. To jest raczej chyba zależne od, od, od maszyny. Myślę, że tempo nawet roz, roz, rozkładania tego można, można zmienić jak najbardziej w plikach modu, jakby komuś to nie pasowało. No dobra, przejdźmy może jeszcze do. Do tych samych maszyn, czy w nich się da coś modyfikować? Tutaj nie, i tutaj również nie. W pulerze 3.0 możemy dodać taką, jakby listwę, a tutaj w pulerze 6.0 możemy dodać sobie siewnik, także to jest dodatkowa fajna sprawa, i te listwy, także no tutaj top, i tutaj w pulerze 4.5 również możemy, tutaj mamy też właśnie, właśnie pulera 4.5, jeśli chodzi o chwastowniki który jest po prostu podobny do Pulera 6.0, tylko tutaj możemy sobie też od razu dodać siewniki te listwy. Także powiem Wam tak, co jak co, ale w tej rundzie wygrywają bezkonkurencyjnie mody. W kolejnej konkurencji zmierzą się kultywatory marki Bednar. Tutaj mamy kultywator model Canton, oryginalny z Premium Expansion, a tutaj mamy taki bardziej klasyczny kultywator model Swift Redisk. 6000F, jakoś tak to się powinno, mi się wydaje czytać. Zobaczmy, jak to będzie, gdy je podepniemy, bo wykonaniem, tak szczerze mówiąc, oba stoją na bardzo fajnym, wysokim poziomie. Z Bednara w ogóle mamy, chyba z tego co pamiętam, tak, trzy maszyny, po trzy maszyny w tym dodatku. No, jak podepniemy tutaj tego Bednara, to wygląda to w ten sposób. Jest to dosyć ciekawy kultywator, bo jak widać, można go włączyć. Czyli on nam tutaj nie wiem, ma za zadanie bardziej napowietrzyć glebę, albo ją bardziej spulchnić. Jeśli jest taki, że tak powiem, automatyczny, możecie mnie poprawić, napisać w komentarzu. No i teraz kultywator, ten taki klasyczny, rozróżmy go. No, jest wykonany naprawdę na wysokim poziomie. W sumie mógłby być w tym DLC podstawowo. No dobra, a teraz może przejdźmy do sklepu. Zobaczmy, jak one wyglądają i wypadają, jeśli chodzi o ich modyfikacje. Tutaj tego Bednara. Oczywiście nie możemy modyfikować, a tutaj naszego z modów możemy i możemy naprawdę dużo z tyłu zmienić. No zobaczcie, wały możemy zmieniać. No kurczę, ciekawa sprawa. Oj, no tutaj tego jest dużo. O, tutaj tak samo możemy sobie dodać kolejne wały. No powiem Wam tak, tutaj też bezapelacyjnie wygrywają mody, no jednak ta funkcjonalność jest i bajeranckość tego sprzętu jest większa. Kolejne maszyny marki Bednar to tym razem głębosze. Tutaj mamy oryginalnego Bednar Terland TN z Premium Expansion. Prezentują się w ten sposób, jakość wykonania naprawdę jest w mojej opinii super. A tutaj mamy głębosza Terland TO6000, no i on jest taki troszkę troszkę widać większy i na pewno będzie ta maszyna wymagała większej mocy naszego zestawu. No zobaczmy jak one będą się prezentować po rozłożeniu nasze oba kultywatory, bo to będzie dosyć istotne i ciekawe. O podepnijmy jedno i drugie. Tutaj rozłóżmy jednego, tego oryginalnego. Wygląda on w ten sposób. Wszystko jest tak jak trzeba na swoim miejscu. I teraz podepnijmy tego drugiego, bo to również będzie dosyć ciekawe, jak będzie się to prezentować. Zobaczmy, o, rozłóżmy. No, ten jest zdecydowanie większy, jeśli chodzi o swoją rozpiętość. Także, no tutaj możemy mieć wybór między czymś większym, a czymś mniejszym. Także wszystko będzie zależało od naszych potrzeb. Wykonaniem, no, uważam, że jest remis. Zobaczmy teraz, jak wygląda bajeranckość tego, oto. Jednego i drugiego zestawu, już wam tutaj szukam, tu jest Bednard. O, tutaj możemy sobie dodać jednostkę rozprowadzania nawozu dodatkowo, więc tutaj mnie Giant zaskoczył, że takie coś dodali w ogóle. No i tutaj mamy naszego klasycznego głębosza, on jest tu, w tym miejscu. Możemy sobie dodać jakieś dodatkowe talerze, i tutaj również możemy sobie dodać rozprowadzanie nawozu, więc nie jest on gorszy. No, i dodatkowo jakieś zapięcie, na przykład może na jakiś siewnik, również możemy sobie dodać, więc no tutaj też delikatnie, bo delikatnie, ale wygrywają w tej rundzie modyfikacje. No, i ostatnie maszyny Bednara na dziś to siewniki. No, i tutaj mamy Bednara Komo System CS 5000 z oryginalnego DLC. No, a tutaj mamy Bednara DG 2012000. Który jest troszeczkę inny, no bo tutaj jednak mamy go w całości, no a tutaj ten agregat jest podczepiany. No, rozłóżmy sobie oba, oba narzędzia, zobaczmy jak one będą wyglądały w pełnej okazałości, chociaż no widać już na pierwszy rzut oka, że oba są naprawdę świetnie wykonane i, i na pewno nie zawiedziecie się siejąc pole jednym albo drugim zestawem. No dobra. Rozłóżmy jeszcze tego drugiego koleżkę, bo to też jest bardzo istotne. Ale widać, że naprawdę oba sprzęty są, są ciekawe. No, wielkości są podobne, ale ten z modyfikacji jest troszeczkę większy. Naprawdę powiem Wam, że jakość tego modu jest naprawdę fajna. Zobaczcie, fajnie to wszystko wygląda. Nie jest nic tutaj, żadne tekstury nie, nie kolą w oczy. E, ważna sprawa, czyli e, modyfikacje. Tutaj możemy sobie zmieniać markę Q. I dodać dodatkowy obciążnik do naszej pierwszej części siewnika, tutaj mamy drugą, tutaj nic nie możemy robić. No, a tutaj mamy nasz cały siewnik, w którym możemy zmieniać tylko pojemność na 18 tysięcy litrów, czyli z 9 może być nawet 18. No, więc to jest naprawdę fajna rzecz. Ten ma 5 tysięcy. Więc powiem Wam: tak, ta modyfikacja zmienia dużo. Ja bym tutaj dał remis, gdyby nie to, że tutaj. Nie, jakby tutaj się nie dało zmienić pojemności, to dałbym remis. Ale że tutaj możemy z 9 podwoić to, no to ja tutaj nie mam pytań. Tutaj akurat mody znowu pokazują wyższość nad sprzętem od Giantsa. Kolejne narzędzia są marki Wifo, czy jakoś tak? Tak, dokładnie Wifo. Służą one do transportu palet. A tutaj mamy łyżkę po prostu do, do wszystkiego. I niestety tak, z modów takiej łyżki nie udało mi się znaleźć, i nie udało mi się znaleźć takiego oto również podnośnika do transportu palet. Udało mi się jedynie do tego znaleźć odpowiednik, jeśli chodzi o palety. No więc tutaj automatycznie no, wygrywa Giants, bo tutaj no, jednak ta przewaga tych sprzętów no, jest większa, mimo tego, że tutaj tutaj, jeśli chodzi o ten sprzęt do przewożenia tych palet, no, no mamy tutaj remis, no ale no przez to, że nie mamy tutaj tych sprzętów z WIFO, no to muszę tutaj dać punkt po prostu Giantsowi, no jeśli chodzi o modyfikacje, no to tutaj żadnych raczej przeprowadzać się nie da, zresztą pokażę Wam, nie, tutaj żadnych modyfikacji nie możemy robić, no, tutaj możemy jedynie zmienić zaczep pod teleskopową ładowarkę, bądź też czołową. Pisze mi w komentarzu, że to jest taka gówno runda, no ale też muszę Paletę z The Wulfa do warzyw zaprezentować. No niestety nie udało mi się znaleźć odpowiednika z modów, więc automatycznie tutaj Giants dostanie punkt za tą rundę. Ale udało mi się znaleźć takie w ramach ciekawostki: jakieś skrzynie również na ziemniaki czy też na inne uprawy. Tutaj, w ogóle, do tego, do tego co jest najlepsze, możemy sypać praktycznie wszystko. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie jak to wygląda, tutaj możemy wszystko praktycznie do tego nasypać i, i sobie to przewieźć w takiej skrzyni. Kolejna jest z Lizarda do ziemniaków i tutaj też do różnych upraw z Grimena, a, no, a ta i z The Wolfa, no to nie da się tutaj w żaden sposób podrobić, nikt takiego moda nie zrobił. Także mówię, to jest runda taka w ramach ciekawostki i tutaj Giants dostanie punkt automatycznie w następnej rundzie również Giants otrzyma punkt, a no dlatego, że dla ciągnika Salek Wina nie znalazłem żadnego innego Salka. No jest to bardzo egzotyczna firma ciągników jak widać, że po prostu no, nie ma jej w modach. Tak więc no tak jak już powiedziałem z automatu Giants dostanie punkt. Zobaczmy tylko jeszcze jak ten ciągniczek wygląda, jak się prezentuje. No, jest on nam chyba dobrze znany, a przynajmniej ludziom tym, którzy posiadają dodatek e, Premium Expansion. Ci, co posiadają ten dodatek, no możecie napisać, czy w ogóle tego ciągniczka używacie, bo tak szczerze mówiąc, dla mnie on jest troszeczkę bezużyteczny. No, ale zawsze to jakaś tam maszyna z dodatkowym wyborem. No dobra, przejdźmy do tej rundy. E, udało mi się znaleźć z modów identycznego Fiata e, Agri 160-90. No, i zobaczmy, jak one są wykonane z zewnątrz. Naprawdę wykonane są na dosyć wysokim poziomie, obydwa. Tylko, no tutaj, barwa malowań się troszeczkę różni, i troszeczkę różnią się tekstury, ale oba są naprawdę wykonane dobrze, chociaż mam wrażenie, że większą szczegółowość ma ten tutaj z, z, dodatku, z dodatku tego oryginalnego. No, ale dobra. Zobaczmy, jak one się mu prezentują z tyłu. Tutaj, tutaj raczej jest podobnie, chociaż, chociaż mi się wydaje, że szczegółów jest troszeczkę więcej tutaj w nim, w tym oryginalnym. Zob dobra, zobaczmy, jak wyglądają w środku, jak brzmią. Dobra, tutaj mamy wnętrze tego naszego oryginalnego fiatora. No, jest to wykonane naprawdę bardzo dobrze. Zobaczmy, jak brzmi. No, dźwiękiem też jest, też jest naprawdę, yy, mi się wydaje, że bardzo dobrze. No, Giant zresztą nagrywa oryginalne dźwięki tych maszyn. Teraz ten. No i ten jest w środku już troszeczkę inny. Troszeczkę inaczej wygląda. I mi się wydaje, że po prostu yy, to są jakby chyba wersje z innych roczników. Ten może być nowszy bądź też starszy, ale wykonany jest naprawdę też, uważam, że świetnie. No. Powiem Wam, że dźwiękiem, tym takim charakterystycznym gwizdem, to bardziej ten zachwyca. No dobra, przejdźmy ogólnie teraz do sekcji, którą ja lubię najbardziej, czyli modyfikacja. Zobaczmy sobie tego oryginalnego. Tutaj możemy konfigurować sobie silnik w dwóch płaszczyznach, w dwóch wersjach. Tutaj sobie kółka możemy zmieniać. Możemy dodać błotnik albo go zdjąć, konsolę ładowacza oraz nawigację, ale na nawigację nie zwracajcie uwagi, bo ja mam po prostu modę na, na GPSa. No i tutaj mamy tych opcji więcej i też możemy zmieniać o dwa silniki. Markę kół możemy zmienić i też zależnie od marki szerokość tych kół możemy zmienić. Tutaj hydraulika, tak tutaj tą hydraulikę możemy dodać i ją zmienić. Na mocniejszą, także, także tutaj na pewno plus. Wydech możemy sobie modyfikować i filtr powietrza również kurczę bardzo fajnie. Tutaj te błotniki możemy dodać więc niekoniecznie ten ciągnik jest taki biedny. Tutaj możemy o, właśnie, z przodu dodać ten. Tą frontową hydraulikę i to patrzcie jaką masywną, różne obciążniki również, także no powiem Wam Że tutaj również wygrywają mody, no tutaj na początku myślałem, że ten ciągnik jest goły, bo po prostu jest goły, a nie, bo my go musimy tutaj Troszeczkę pomodyfikować, także W tej rundzie również wygrywają modyfikacje, chociaż runda moim zdaniem była Mega wyrównana, no ale Dźwiękiem Jak i tuningiem No to tutaj Mody przeważają. No i coś, co my, Polacy, chyba uwielbiamy najbardziej, czyli maszyny tego typu. Zetor Crystal 16045, oryginalny z dodatku, no i ten z modyfikacji, który jest lepszy, zaraz się przekonamy. No, jak na Giantsa, to szczegółowość tego Zetorka jest naprawdę, uważam, spoko i naprawdę mało co do zarzucenia, tutaj im. Mamy. Jeżeli chodzi o zewnętrzne wykonanie zetora z modów, to też wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj w niczym jedna, jak i druga maszyna nie odstaje. Zobaczmy teraz tego pierwszego, jak wygląda wewnątrz. Wygląda on w ten sposób. Wszystko tutaj jest na swoim miejscu. Z funkcji no nie ma on tutaj nic, żadnego otwierania, zamykania kabiny. Dźwięk, szczerze mówiąc, no nie brzmi to jak zetor moim zdaniem W mojej opinii nie brzmi to jak jakiś zetor, no możecie sami ocenić, napisać w komentarzu Przejdźmy teraz do tego z modów No dobra No i mamy wnętrze Wnętrze moim zdaniem jest ciut ładniejsze niż w tym, niż tym oryginalnym Tutaj mamy dach No i tutaj mam, o tutaj możemy zdjąć maskę na przykład O, zobaczcie Możemy sobie maskę zdjąć. To jest chyba jedyna rzecz, którą możemy robić, tak mi się wydaje. A nie, tutaj możemy sobie szybki jeszcze uchylać. No to super. Co tutaj? O, właśnie, możemy sobie otwierać drzwi. Lewo, prawo, góra, dół. Dobra, tutaj możemy sobie otwierać drzwi. I to chyba byłoby na tyle, chociaż z scrolem... A, z możemy jeszcze otwierać szyberdach. Także mamy doda dodatkowe funkcje. O, zamkniemy sobie drzwi i posłajmy tego silnika. Powiem Wam tak, co jak co, ale to. No, no, powiem Wam tak, no ten Zetor jest dużo lepszy. W ogóle, zobaczcie, tutaj Wał chodzi. Wał i ten wałek od kierownicy również. Jestem ciekawy, czy to tutaj chodzi w ogóle, czy to tutaj widoczne jest. Ha! Zobaczcie. A nie, Wał też chodzi, dobra. Zwracam honor, tutaj też Wał chodzi. Ale tam wygląda to lepiej. Dobra, teraz coś, co my wszyscy, przynajmniej ja, Lubię najbardziej, czyli modyfikacja tego wszystkiego. Tutaj mamy Zetora i zobaczcie, no on jest trochę ubogi modyfikacje, ustawienia kół, obciążniki możemy dodać, nawigacja, no to tego nie liczymy, bo wiadomo, no jest to, jest to coś, co po prostu, no ja mam pobrane dodatkowo. No i tutaj teraz szukajmy tego Zetora i mamy go. No i konfigurację silnika możemy sobie po prostu zmieniać dowolnie, tutaj, no tutaj raczej nie, tutaj raczej szybka skrzynia biegów tylko jest. Markę kół możemy sobie zmienić, ustawienia tej kół, naklejki na masę możemy sobie pozmieniać dowolnie. Obciążniki możemy pozmieniać, błotniki, błotnik, przód, tył, chlapacze. Kabinę również możemy zmienić. O, zobaczcie, kabinę sobie możemy zmienić. Przednie światła. No, tutaj naprawdę jest dużo, dużo jeśli chodzi o te modyfikacje osłonę silnika, osłona wałka mocy, czyli osłonę możemy dodać. Wałka mocy, ale to jest wałka odbioru mocy, czyli tutaj z tyłu. Kratki możemy sobie dać, dać lub wywalić. Zaczepy. Zaczepy z tyłu możemy sobie pozmieniać. Wydech mamy tutaj taki lub taki. kierownicę sobie możemy zmienić z fotelem. No cóż, to jest dosyć ciekawe. Maskę możemy sobie zmienić. No i kolory. I tego jest dosyć dużo. No dobra, moi drodzy, no. Mody w tej rundzie zdominowały maszynę z premium expansion. No, sami chyba przyznacie mi rację. No, to więc teraz, moi drodzy, na koniec przejdźmy do już ostatniej konkurencji. Więc, moi drodzy, witam Was w ostatniej rundzie. No i ostatnia runda w takich dużych DLC zawsze należy do map, jeśli tak owe, oczywiście, w danym DLC występują. Słuchajcie, powiem Wam tak. Wiele osób po premierze Premium Expansion pisało mi w komentarzach, że czym ja się tak w ogóle jaram przez Zielonka, to jest beznadziejna mapa w porównaniu do tych map z modyfikacji i tak dalej, i tak dalej. No ja muszę powiedzieć na temat tej mapy dobre słowo, bo ja uważam, że tak czy siak, w porównaniu do tego co Giants robi czasami z mapami w DLC, no to i tak Zielonka, moim zdaniem, jest najlepszą mapą do tej pory, jeśli chodzi o. O dodatki do jakiegokolwiek farminga, no bo tak naprawdę, no, prosty przykład. Yy, mapa Westbridge Hills, która była w farmingu 2013. Tak naprawdę ta mapa, yy, mimo tego, że do farminga 2013 wychodziły naprawdę spoko zajebiste DLC, to uważam, że Westbridge Hills nie była jakąś specjalnie udaną mapą, bo tam tak naprawdę były tylko wielkie pola, parę zabudowań na krzyż i tyle, nie. No a tutaj i tamta mapa też kolejna sprawa, tamta mapa nie miała tego czegoś, nie miała charakteru. A tutaj, zielonka, naprawdę tutaj jak się jeździ, czuć ten polski klimat. Jeździ się po tych blokowiskach, jeździ się po tych sklepach, parę rzeczy jest, parę sklepów ma polskie nazwy, parę zabudowań w sumie też. Więc tak naprawdę, no mówię, nie ma na co narzekać. W końcu Giants zwrócił uwagę na nasz kraj i na graczy z naszego kraju, bo przez wiele edycji byliśmy po prostu pomijani. My, jako Polacy, tak? No i Czesi, no bo w sumie w teorii jest to polsko-czeska mapa, ale w praktyce, no tutaj wszystko jest po polsku, więc no jest to bardziej polska mapa. Może gdzieś ona tutaj jest, że tak powiem, w tym umiejscowiona jakby w tym klimacie takim bardziej przy granicy polsko-czeskiej, tak? No ale no tutaj wszystko jest po polsku, więc jest to bardziej polska mapa. Także no moi drodzy, ja uważam, że mapa tak czy siak jest świetna i myślę, że nie ma jej co porównywać do map z modów, bo te mapy z modów są kozackie i one mają naprawdę wiele różnych multifrutów, mechanik i tak dalej, i tak dalej, więc nie ma co tego po prostu porównywać i wiadomo, zaraz wam jakby zaproponuję swoją mapę, która jest moim zdaniem najlepszą mapą w historii modów map z modów do farmiga 22. Jest to moim zdaniem też jedna z lepszych map wszechczasów, jeśli chodzi o polskie mapy. Możecie się z tą propozycją nie zgadzać, z tą, którą wam zaraz pokażę. No ale każdy ma, że tak powiem, swój gust. Kończąc temat, zielonki, mapy zielonki w 22. Uważam, że i tak nie ma co narzekać, bo naprawdę dostaliśmy fajną e, polską mapę. Może nie ma tutaj zbyt wiele, jakichś e, takich e, zabudowań, które dodawają nowe mechaniki, jakieś tam, może, multifrutów i tak dalej, i tak dalej, ale jest to na pewno dobra, fajna, poprawna polska mapa. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Przechodzimy do mapy, która to uważam, że. No, jest dobrym zamiennikiem, dobrym konkurentem dla Zielonki. No, wiadomo, że mapa, którą Wam zaraz pokażę, tak czy siak z Zielonką, z Zielonką wygra, i mody dostaną kolejny punkt. Moi drodzy, a więc witam na moim zdaniem najlepszej polskiej mapie do Farminga 22, czyli rogatki, dobrze wszystkim znane, a przynajmniej. Dobrze znane polskim graczom Farminga 22. Powiem Wam tak: wiem, wiem, jest wiele innych świetnych polskich map, ale w mojej opinii do tego rankingu wrzuciłem rogatki, ponieważ rogatki posiadają wiele ciekawych po prostu easter eggów, klimat, a także no, rozmieszczenie samych pól na mapie oraz budynki. No, naprawdę wszystko to komponuje się w wspaniałą, wielką, jedną, fajną całość mapę Wykorzystywałem, jak ktoś oglądał oczywiście moją serię Biedny versus Bogaty, to wie, że ta mapa często się tam przewijała na mojej serii Biedny versus Bogaty. I powiem Wam tak, mapa rogatki jest to naprawdę świetna, świetna modyfikacja. Jest to naprawdę świetna mapa, na której. Możemy rozwijać swoją farmę, możemy sobie pograć, możemy się też pośmiać, bo tak jak mówię, jest wiele ciekawych isteregów związanych z tą mapą. Wiele ciekawostek, które mogą nas zaskoczyć i tak jak mówię, no, w mojej opinii jest to najlepsza polska mapa do farminga 22, i tutaj w tej konkurencji również mody dostają punkt. I wychodzi na to, że w tym odcinku Giants dostał niezłe. Lanie. No, także co moi drodzy? Ja Was zapraszam teraz do małego podsumowania. A co do map, to planuję zrobić ranking najlepszych polskich map w historii Farminga 22. No, ale Wy mi w tym będziecie musieli pomóc, dlatego wyczekujcie ankiety na karcie. Społeczności, także zapraszam jeszcze do mojego podsumowania tego filmu. No więc, witam w takim krótkim podsumowaniu tego obszernego pojedynku. Jeśli się z czymś nie zgadzacie, to piszcie komentarze. Ja postaram się Was wysłuchać albo po prostu podyskutować. Słuchajcie, nie dałem w tym pojedynku budynków, hali i takich rzeczy, takich pierdół, bo uważam, że po pierwsze jest to mało ważne, a po drugie, no. Trzeba by było się dosyć dużo tego naszukać i nie wiem czy w ogóle wrzucanie tego w pojedynek ma sens, no bo no jednak z tych takich pierdołowatych budynków mało kto z nas tak korzysta i zwraca na to uwagę. Zresztą z modów jest wiele innych stodo, stodół, hal, które możemy pobrać. A co do ostatniej konkurencji, czyli tej mapy, no to tak jak mówię, rogatki to jest tylko i wyłącznie moja propozycja. Uważam, że jest to najlepsza mapa do Farminga 22, jaką można pobrać, na jakiej można zagrać. Wiem, jest wiele innych świetnych map, no ale tą uważam, że jest najlepsza, bo też na niej dużo czasu spędziłem kręcąc, no nie tylko odcinki z biedne versus Bogaty, ale tak prywatnie sobie tam troszeczkę na niej pojeździłem, pograłem. Także no mi ona bardzo przypasowała. A co do zielonki, to tak jak mówię, no jest to jedna z lepszych map do Farminga 22, oczywiście tych oryginalnych, no bo, no bo tutaj no Giant się uważam, że bardzo postarał, odwzorowując nasz polski klimat. Tak więc co moi drodzy, piszcie następne może propozycje pojedynków, no bo trochę jeszcze tych DLC do przetestowania mamy. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo jest nas coraz więcej, a idziemy po 80 tysięcy subskrypcji. Do następnego, mówi Nocur, trzymajcie się, cześć na razie.